Panowie, no nie ma co ukrywać, cała Polska, albo przynajmniej 3/4 Polski czekała na tę debatę no już od ładnych kilku lat i w końcu doczekałaś. W politycznej szafie, z czego jestem bardzo zadowolony. Można powiedzieć nawet dumny, że goszczę panów w programie podczas dzisiejszej konfrontacji. I od razu myślę, zaczniemy. I od pana Dariusza Szczotkowskiego, czy podstawowe pytanie, czy pan jest pan dalej w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy może teraz zmienił pan pod wpływem pana prezesa poglądy? To znaczy przede wszystkim, zaczynając, chciałem pana prezesa tutaj powiedzieć tak, przepraszam. Parę lat temu nie powinienem będzie powiedzieć pewnych słów z racji pana doświadczenia. A jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, pozostaje ostatnia rzecz w tej partii do zrobienia mi, a mianowicie formalne złożenie legitymacji, jak się okazuje, nie jest już to takie łatwe, ponieważ ta struktura w tym momencie zarządów pana Czarzastego i pewnych baronów regionalnych troszeczkę skostniała, ale nie identyfikuje się obecnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ani z jej formułą, ani z jej programem. Nie zamierzam im może szkodzić, sami zrobią to sobie świetnie. Jutro pojawią się na pewno w topowych gazetach nagłówki. Szczotkowski wyrzeka się swoich wcześniejszych poglądów. To co, to jest to blisko w takim razie do przejścia do partii Wolność w takim razie? Powiem szczerze, w tym momencie z dużą częścią programu pana prezesa, jak i jego współpracowników się zgadzam, ale powiem tak, nic tak nie leczy człowieka z socjalizmu, jak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie, tu się zgadzamy całkowicie. Panie prezesie, czyli co, czyli pierwszy, można powiedzieć w cudzysłowie, rurkowiec RP nawrócił się. No. Zobaczymy, no, co jest ważne. To jest ważne, że poglądy prawicowe, znaczy w tym sensie prawicowe, jak my to mówimy, a nie oczywiście to, co się tam nazywa prawicą dzisiaj, to są poglądy proste, jasne, zrozumiałe i nawet ludzie z Sojuszu Lewicy mówili tak zawsze, że jak pan mówi, to my wiemy, o co panu chodzi, jak mówi ktoś z PiSu, czy tam z czegoś, to po prostu nie wiem, o co im chodzi. Poza tym to pan prezes mówił, że pierwszym liberałem Rzeczpospolitej, który był premierem, był Leszek Miller. Tak, był w końcu z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ciężko tutaj panu premierowi odmówić, że faktycznie prowadził liberalną politykę gospodarczą. Panowie, może teraz jak przechodząc do tej poważniejszej polityki, pan Dariusz Szczotkowski podczas jednego z programów bardzo chwalił model tak zwany skandynawski, czyli Finlandia, Norwegia, ale Szwecja dokończy tylko. Ale edukowany, tam duża wolność gospodarcza wbrew pozorom. I być może jeszcze Islandia. I zobaczmy, co tam dzisiaj się dzieje i czy rzeczywiście z biegiem czasu ten system według pana wtedy dzisiaj się rzeczywiście sprawdza. I też pytanie do pana prezesa, czy 6 godziny czas pracy, gdzie w niektórych instytucjach się testuje, może przynieść jakieś wymierne wyniki? Ale ja po prostu nie rozumiem problemu. Czas pracy powinien być nienormowany i tyle. Jak ktoś chce pracować 2 godziny dziennie, niech pracuje 2 godziny dziennie i nie widzę powodu, żeby człowieka zmuszać do pracy akurat 6, 8 czy 10. Nie? Kierowcy na przykład chcą pracować nieraz więcej niż 10 godzin, bo chcą zarabiać, nie? I tu się im zabrania, ale jeżeli ktoś nie jest kierowcą, tylko pracuje przy komputerze, no ja na przykład pracuję znacznie więcej niż 10 godzin dziennie przy komputerze i nikt na szczęście nie zabrania żaden związek zawodowy, bo do niego nie należy. Znaczy to niestety, ale bo niestety może dla widzów, którzy chcieliby tutaj większej konfrontacji, też uważam, że człowiek sobie sam może zdecydować o tym, ile pracuje. A jeżeli nie chce pracować tyle, ile proponuje mu pracodawca, to robi bardzo prostą rzecz. Po prostu mówi temu pracodawcy, że nie chce dla niego pracować, ponieważ nie zgadza się z taką ilością czasu pracy. No. Jest to dla mnie... Tak, panowie, w pewnym momencie też doszło do takiej przepychanki podczas, znowu przypomnę, jednego z programów. Dzisiaj panowie wspólnie konsumujecie, można powiedzieć... Na rybocze, tak jest. Tak jest. Ja jestem dzisiaj samochodem. Czyli co? Czyli według pana, panie Dariuszu, dzisiaj nie jest najważniejsze to, żeby, tak jak pan prezes wspominał, nażyć się i tylko żyć. Umówmy się, program Młodzież Kontra był świetnym programem, ale jego formuła nie pozwalała do końca sprecyzować swoich myśli. Tam były bardzo szybkie, krótkie pytania. I mi chodziło o to, że celem życia jest żyć i coś w tym życiu robić. Pan prezes troszeczkę pewnie mnie źle zrozumiał i po prostu stąd się wyrwał ten lapsus, który później w internecie jest. Oczywiście pan, w komunikacji często jest tak, że to ten, który komunikuje, mógł popełnić jakiś błąd, niekoniecznie. Nie doszukujmy się, kto go popełnił w tym momencie. Kolejny temat, panowie, tutaj też pierwsze pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, no, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie istoty sytuacji, ponieważ jest pan krytykowany bardzo często za to, że nawet na moim fanpage'u pojawiają się różne opinie, że odnosi się pan do Hitlera, albo podczas niektórych wywiadów pan się na przykład nie odnosi do Hitlera. To jak to było w końcu? Czy za Hitlera rzeczywiście, już mówię o co chodzi, były niższe podatki? To znaczy na początku były znacznie niższe podatki, nawet na terenach okupowanych, mimo że w Polsce były wyższe niż w Niemczech.
Płace były wyższe na Niemcy. Tak w miarę upływu wojny, jak coraz więcej potrzeby były, to podatki rosły, prawie że doszły do takich podatków jak teraz. Mimo że teraz wojny nie ma. Teraz wojny nie ma. Na armię nie wydajemy, bardzo niewiele wydajemy na armię. Teraz wydajemy na długopisy bardzo wiele. Ostatnio. Długopisy do depesza. Nie wiem, czy słyszałem, mają świecić, ciąć szkło, dusić, przerywać ciążę i robić wiele innych rzeczy. Macie, że ciąż nie przerywa. Tak. Podtrzymywać ciąż. Tak. Podtrzymywać, przedłużać ją do 12 miesiąca, w ogóle to by było najlepiej. Słyszałem, ale takich zakupów tak naprawdę jest bardzo dużo. Ja słyszałem też o jakichś krzesłach poprzedniej kadencji do ministerstwa, które miały też mieć o inne funkcje niż bycie krzesłem. No, Bronisław Komorowski miałby na pewno wprawę w krzesłach. No jest takie krzesło, elektryczne i ono ma też trochę inną funkcję. Ale to jest kolejny temat, kara śmierci, to później chciałbym ten wątek przytoczyć. Panie Dariuszu, ale jeżeli chodzi dalej o tematykę III Rzeszy, Hitlera, jakie jest pana stanowisko na ten temat? Bo ja wyczytałem, tu chciałbym troszeczkę jakby zdusić pana prezesa, można powiedzieć, tezę, hipotezę, że podczas III Rzeszy i rządy Hitlera już w 1938 roku, doprowadziły do tego, że III Rzesza stała na skraju bankructwa, a bezrobocie wynosiło ponad 2,5 miliona osób. Także czy rzeczywiście tamten, nie będę nazywał tego ustrojem, ale czy tamta epoka do dzisiejszej epoki jest warto, żeby to porównywać? To znaczy, ja powiem tak, nie jestem świetnym historykiem III Rzeszy Niemieckiej, nie jestem w stanie potwierdzić tych danych, które pan powiedział. Niemniej jednak interesuje się jednak dwudziestoleciem międzywojennym również w Polsce. Powiem dzisiaj, widzę pewne analogie pomiędzy czasem kryzysem tej demokracji parlamentarnej, pewnej takiej polaryzacji pewnych nastrojów społecznych i uważam, że tutaj bym odnosił pewną politykę częściej do tego dwudziestolecia międzywojennego, w którym faktycznie nie było chociażby Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone były zupełnie innym krajem niż są obecnie, ale pewne nastroje społeczne dostrzegam podobieństwo. Czy III Rzesza była na skraju upadku? No podejrzewam, że gdyby nie była, to nie musiałaby zabierać, walczyć i wydzierać wszystkiego siłą i myślę, że mogłoby to tak też... No była rzeczywiście, bo tam wprowadził bardzo wiele socjalnych obyczajów. Przecież co więcej z tym bezrobociem to walczył, ale to przy mocy przymusowych robót, co powodowało oczywiście, że nie były one najlepiej wykonywane. Aż mimo wszystko w porównaniu z tym dzisiejszymi autostradami, tamte autostrady były całkiem niezłe. No dzisiaj się jeździ po niemieckich autostradach na Pomorzu Zachodnim, przecież jeszcze. Tak. To prawda. I ten. I ja chciałem ci przypomnieć, że teraz już zlikwidowano. Ale jak się jechało autostradą z Wrocławia do strony Berlina, w stronę Dresda właściwie, to tam były takie kładki nad jezdą. Na co warto zwrócić uwagę? Chyba już ich nie ma w tej chwili. Ale każda była inna. Każda była innej konstrukcji, co się działo. To były prace projektowe studentów, właściwie już absolwentów, prace magisterskie, że tak powiem, wydziału polityki. I tak ludziom ufano, że tym jako dawano im projekty, oni były realizowane. Dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia. No nie, to trzeba przekazać, że się zrobiło już kilka innych. Tak. Panowie, temat teraz poważny, może mniej poważny na przestrzeni ostatnich dni, tygodni. Dzieci tak naprawdę, uchodźcy, można powiedzieć, z Aleppo, mieli być przyjęci w pewnym mieście nadmorskim w celu leczniczym albo edukacyjnym też, chociaż rząd premier Beaty Szydło na to się nie wyrażał na to zgody wstępnie. I teraz pytanie, chciałbym zadać panie prezesie takie pytanie, czy pan jako osoba, która rzeczywiście w Parlamencie Europejskim przebywa, widzi tak naprawdę to od podszewki, można powiedzieć, co nam się dzieje, przyjąłby pan takich uchodźców do domu? Ja po prostu nie bardzo rozumiem, dlaczego rząd się wtrąca w to, co robi samorząd, to raz. Po drugie, właśnie nawet nie samorząd powinien to robić, tylko po prostu 10 indywidualnych osób powinno przyjąć takie dzieci i koniec. A po trzecie trzeba bardzo uważać, bo na przykład jak przyjęto dziecko takie do Anglii, przyjechało to dziecko, to dziecko okazało się ma 16 lat i od razu zgwałciło swoją opiekunkę, więc pytanie, co są za dzieci, prawda? Powiem szczerze, ja bym tutaj nie przykładał w przypadku angielskiego, że każde dziecko za lepo zachowuje się nie, w taki absolutnie. Ale zgadzam się w jednej rzeczy, że to tak naprawdę jest prywatna sprawa prezydenta tam Sopotu, czy ludzi w Sopocie, czy oni chcą te dzieci przyjąć, czy nie. Przecież, a ja podejrzewam, to jest jeszcze inna rzecz, że po prostu pewien
etatyzm rządowy zmusił tego urzędnika, żeby napisać cokolwiek, a żeby nie zawracać głowy pani premier, no to on już wolał iść tą bezpieczną linią, którą rząd kiedyś przyjął przeciwko uchodźcom, nawet nie doczytał, że to są sieroty, no i tak się urzędnicy po prostu wymieniali pismami. W końcu tak się sami zakiwali, że wyszło na to, że rząd się nie zgodził przyjąć 10 sierot za Aleppo. A jaka była droga urzędowa, no to już też wszystkiego nie wiemy. Czyli rozumiem, że pan też by nie przyjął pod swój... Nie, nie powiedziałem, żebym nie przyjął. Powiedziałem, że cała sytuacja wynikała moim zdaniem po prostu z braku komunikacji między samorządem i rządem i uważam, że to nie jest rząd jest od decydowania od tego, czy ktoś w swoim samorządzie chce przyjąć takie dzieci. Ja powiem szczerze, nie boję się sierot z Aleppo. Powiem więcej, nie boję się w ogóle, w przeciwieństwie może do pana prezesa, nie boję się tego, że za chwilę zaleją nas muzułmanie, bo są lepiej wysportowani, silniejsi, lepiej zorganizowani. Być może bym przyjął, ale muszę znać warunki, muszę wiedzieć, jakie to są dzieci, muszę wiedzieć, na jakich zasadach ich przyjmę. To wszystko jest ważne w tym wszystkim. Mogę się założyć, że jest co najmniej 10 rodzin w Sopocie, które dzieci przyjęły i nie byłoby żadnego problemu. Dokładnie. Przecież jeżeli się mówi o 10 tysięcy uchodźców, przecież gdyby tych uchodźców było nie 10 tysięcy, ale 20 tysięcy, czyli powiedzmy 5 tysięcy rodzin, to jest mniej więcej na jedną gminę jedna rodzina. I gdyby to przyjęto i przyjechały do Polski, nikt by tego nie zauważył. W gminie by sobie siedziały, prawda, w parafii by zrobiły spotkanie, prawda, obdarowano. Po 3 dniach oni by powiedzieli, że jechać do Niemiec, bo to jest ich cel, prawda? Ktoś by jechał do Niemiec, i po problemie 100 tysięcy uchodźców, którzy widzieli Polskę. Ja się śmiałem, że były negocjacje, kto przyjmie ilu uchodźców, to nasz minister spraw zagranicznych powinien siedzieć koło Angeli Merkel i licytować w górę. 1 000 000, 1,5 miliona, wszystkich, bo wtedy problem by tak naprawdę nie był po naszej stronie, tylko byłby to problem Angeli Merkel i można by było wymagać, żeby ona coś jednak dorzuciła ze swojej strony, bo tak jak mój pan prezes, oni dzisiaj przyjadą do Polski. Była taka sytuacja w Tarnowie. Przyjechała syryjska rodzina, no i po miesiącu nie było już tej syryjskiej rodziny. W ogóle pisały gazety, że jaki brak wdzięczności, bo syryjska rodzina znalazła się tam bodajże gdzieś pod Lubeką. No bo tam są zasiłki 3 razy wyższe, no i udzielano wiele chętnie, no i to jest... A śmiał się pan, panie Dariuszu, w momencie, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej robił piękny happening w postaci zjedzenia kebaba i miało to manifestować, że nie każdy muzułmanin to terrorysta. Jestem przeciwny, zdecydowanie przeciwny. Nie lubię kebabów. To już wiemy. Powiem szczerze, w erze internetu wpadliśmy w taką dziwną czasami emanację nad naszymi poglądami, że już nawet jedzenie kebaba ma znaczenie, ubranie swetra, no za chwilę pan prezes czy pan redaktor powie, że to wcale nie ma żadnej przemiany ideologicznej, bo czerwony sweter na pewno coś znaczy, tak? Picie herbaty może znaczyć, że popieram Brexit. No doszliśmy do pewnego... Albo Chińczyków, dokładnie. No doszliśmy do pewnej paranoi, gdzie wszystkiemu przypisujemy jakieś polityczno-społeczne znaczenie. Ja chodzę na kebaba, bo lubię go zjeść. Tak, teraz za czas, co nie ukrywam. No to będę najlepszy kebab, jakiego jem, jest w Warszawie. Nie będę tutaj robił reklamy. Najlepsza kaszka po Wokińskiej jest w takiej małej budzie drewnianej w Warszawie na ulicy Złotej. A gęsina jest w Krakowie, zapraszam pana, i to w ogóle nie na rynku. Tak, byłem. Gęsina. Na ulicy Pilotów. Tak, no, nie gdzie za Pilotów, nie wiem, czy to się domyśla nazywa, to taka posypadła ulica do wszystkich. Zrobiliśmy od razu reklamę. Spotkamy się, że tak powiem, kiedyś w Krakowie, to zapraszam. Panowie, kolejny temat. Nie wiem, czy pan prezes wie, ale Dariusz Szotkowski startował na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to całkiem nie tak dawno temu. To szkoda, że pan nie został, to pan go poprowadził do prawo. I tam, tu chcę, żeby było clue tak naprawdę tej lewicowej naszej, w cudzysłowie, dzisiejszej rozmowy. Czy rzeczywiście SLD i według pana, i według pana, żeby osiągnąć może jeszcze jakikolwiek sukces w wyborach, powinno wyrzec się lewactwa i rzeczywiście stać się partią lewicową? To było moje hasło, że ja bym chciał, żebyśmy się stali taką... Cytuję. ..racjonalną lewicą. Przecież to była taka... Wiem, panie prezesie, ale kiedyś lewica rządziła w Europie, to był Tony Blair, Leszek Miller, Gerhard Schroeder, to oni mówili, oczywiście zbudujemy pewne osłony socjalne, będziemy inwestować w państwowe pieniądze, ale one nie będą polegały na drenażu portfela podatnika, więc przeciwnie, obniżymy te podatki i później dzięki temu, że będzie się rozwijać gospodarczo, my będziemy w stanie robić pewne inwestycje. Poza tym wtedy państwo też było dużo mniej ingerowało w życie prywatne i chodziło o taki może troszeczkę powrót do polityki tych trzech panów, a nie to, co się dzisiaj dzieje, właśnie multikulti, rozdawanie pieniędzy, rozdawnictwo za wszystko, stawianie przedsiębiorczych ludzi jako osoby, które trzeba nienawidzić, wyzyskiwaczy, no mnie to wszystko odrzucało.
Chciałem tej takiej reformy w SLD. Zaproponowałem na debacie programowej, że zacznijmy mówić o likwidacji podatku CIT i PIT, bo przecież jeżeli praca jest wartością dla lewicy, to jak za pracę można człowieka karać w tym momencie? Ale był pan w tej partii, rzucało byłem pana, w pana to, ale... Byłem w tej partii. Był pan w tej partii, szczerze, ale mówię, tak, popełniałem te błędy. Ja kiedyś też byłem takim człowiekiem, który był takim antyklerykałem zawsze. Jak coś było lewicowe, to było dobre, nieważne czy było, czy nie. Było dobre, bo było. Ja się po prostu w pewnym momencie w życie zweryfikowało te poglądy, edukacja zweryfikowała te poglądy. Popełniłem błąd, dzisiaj mogę powiedzieć. Wysiadłem z tego tramwaju. To muszę powiedzieć, że dość późno u pana to przyszło, bo jak pan prezes twierdzi, socjalizmu wyleczył się pan prezes w trzecim roku życia, tak? W dziewiątym. Ale wie pan, no ten eksperyment to przeprowadził pan Leszek Miller, bo jest bardzo wielu ludzi w SLD, którzy po prostu są self-made manami, oni tam się utrzymali na rynku, robią coś i tak dalej. I on postawił na panią Ogórek w wyborach parlamentarnych i okazało się, że są tacy ludzie, ale jest ich 2% niestety w społeczeństwie, a reszta elektoratu lewicy liczyła na coś zupełnie innego. Raczej na partię Razem albo... Dlatego ja odszedłem od lewicy, a nie próbowałem już ją zmieniać na siłę, tak? To się nie bardzo dało. No pan Czarzasty by pana chyba jednak rozumiał argumenty. Nie mówię, że popar, ale by rozumiał. No, sweterki już mają, to coś jest wspólnego. Nie, Federek zakupiłem swoje pieniądze, partia mi go nie przekazywała, nie jest to żadna spuścizna. Czyli pan Czarzasty otrzymuje od partii sweterki, nie kupuje ze swoje. Nie chcę insynuować takich rzeczy, nie wiem, nie patrzę. Jego stać na sweterki. Podejrzewam, że tak, sweterek to nie jest. Panowie, kolejny temat, nie wiem, czy tutaj też cokolwiek was podzieli, bo widzę, że rzeczywiście pan Dariusz Szatkowski zbliżył się do pana prezesa. Nie, no, niech pan wróci taki temat, na pewno coś. Panie prezesie, to może spytam tak bardziej podchwytliwie. Wolałby pan, żeby dziecko wychowywało się, powiedzmy, w szczęśliwej rodzinie homoseksualistów, czy w patologicznej? Dziecko powinno się wychować w rodzinie. Rodzina składa się z ojca i matki. Ale jakby pan musiał wybierać pomiędzy tym a tym? Ja jestem zwolennikiem tej, jak to się nazywa, parytetu, że powinna być w rodzinie 50% kobiet, jeden mąż, jedna żona. I natomiast to też rodzina patologiczna. No, bardzo wiele dzieci wychowało się w rodzinach pijaków i tak dalej, z nich wyrośli ludzie. Trudności hartują. Natomiast istnieje poważna obawa, co będzie z dzieckiem wychowywanym w rodzinie homoseksualnej. To będą zaburzenia. Akurat będziemy nie zgadzać. Zaburzenia. Zaburzenia, jak chcę przypomnieć na przykład doświadczenia na Renzusach chyba, czy naszym palcach. Gdzie dzieci, które nie miały matki do, nie pamiętam, 5 tygodnia, po prostu już nie miały życia seksualnego. Już podejść do podnoteści, znaczy, nie powiem, zawrzeć związku. Tak? To tak, 100% gejów rodzi się i wychowuje się w rodzinach heteroseksualnych, no bo oni przecież musieli się urodzić, a do poczęcia dochodzi tylko i wyłącznie w takich rodzinach, a pomimo wszystko są tymi homoseksualistami. Dla mnie tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest dwóch panów, czy są dwie panie, czy jest poligamia, czy jest poliamoria, jak to... Ten trójkąt mnie w ogóle nie interesuje, tego układu. Jeżeli temu dziecku nie dzieje się fizyczna krzywda, jest w tej rodzinie szanowane i jest w stanie wyjść na ludzi, ja się zgadzam niejednokrotnie z rodzin patologicznych, też rosną, ludzie wyrastają na szanowanych, lubianych ludzi sukcesu. Dla mnie nie ma takiej większej różnicy. Znaczy, ja w ogóle uważam, że państwo nie powinno ingerować w to, czy ja się żenię, biorę ślub, żyję z 5 kobietami, z 3 chłopami. To jest moja sprawa i ewentualnie tych ludzi. To, co pan robi prywatnie, jest pana sprawa. Co pan robi publicznie, to już nie jest pana prywatna sprawa. Natomiast tutaj mamy kwestię dziecka. Otóż z całą pewnością to dziecko, żadne dziecko się nie narodziło w rodzinie dwóch homoseksualistów. Dla niego naturalną rodziną jest rodzina, choćby patologiczna, to jest jego rodzina. No i dlatego pytanie, skąd się pojawiło to dziecko nagle, prawda, u dwóch homosiów. Także to jest znaczy, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj się zdarzają takie sytuacje, bo wystarczy, że dwie lesbijki, jedna zajdzie w ciążę z samotną matką i tak to dziecko zostaje przy niej i one niejednokrotnie to wychowują. Mnie to w ogóle nie razi. Uważam, że jeżeli są dobrymi matkami dla tego dziecka, nie dzieje się krzywda, no to nie uważam, żeby ten wpływ... Znaczy, powiem szczerze, boję się tylko jednej rzeczy, czyli tego, jak społeczeństwo będzie reagowało na taką rodzinę i co... Dzieci w szkole będą się śmiały. No właśnie, co temu dziecku później ewentualnie się może wydarzyć, to boję się tylko i wyłącznie o to, aczkolwiek kiedyś na takiej, mogę wrzucić, lewicowej debacie, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, co, jakie programy wdrażać, żeby ludzie byli bardziej tolerancyjni. W końcu zabrałem głos i pytam, ile takich programów odbyło się jeszcze tam w latach 70-tych, 60-tych w Niemczech.
nikt nie wiedział. W Stanach Zjednoczonych nikt nie podał danych i w Norwegii również. Ja mówię, jak ludzie będą mieli pieniądze na 2 samochody, wakacje, wykształcenie swoich dzieci i dom, to się nie będą przejmować tym, że sąsiad jest gejem, Żydem, Murzynem i ewentualnie szukać sobie wrogów, bo będzie im po prostu dobrze. 500 plus już mają, mogą sobie malucha kupić. Także. A ja jestem przeciwnikiem 500 plus. No, napisałem ostatnio, że zagłosuję tylko i wyłącznie na partię, która powie, że zlikwiduje 500 plus, a potem obniży podatki o 500 plus. Zlikwidujecie? No, tak, 500 plus, jak będziecie dowodzi? Powiedziałem to z wielkim przytupem wiele razy. Jeszcze tych, co to wymyślili, postawiłem przed sądem, bo to jest sabotaż gospodarczy. I kradzież. Panowie, kończąc dzisiejszą debatę, wiem, że pan Dariusz ma przygotowany pewien rekwizyt. Panie prezesie... Ale to po jeszcze jedno pytanie. Panie prezesie, myślę, że później podejdę, chciałbym... Nie ukrywam, mam koszulkę z pana cytatem o rurkowcach. Chciałbym, żebyśmy ją razem podpisali, ponieważ chciałbym przekazać ją na aukcję charytatywną, oddolną, że tak powiem od razu, która ma wspomóc jedno chore dziecko od nas z terenu i bardzo bym chciał taki prezent licytować w internecie. Podpisze się pan? Panowie, więc kończąc tą rozmowę, debatę, czy Misiewicz, ten nieszczęsny Misiewicz, gdzie uważam, że jeżeli, bo tak będzie, że kiedyś rządy Prawa i Sprawiedliwości się skończą, dostanie jedynie pracę w call center, nie umieszczając tamtym ludziom, jest dzisiaj tak naprawdę puentą całej polskiej polityki. To trudno mi powiedzieć, co się dzieje z tą sprawą pana Misiewicza, bo oczywiście 99% szans jest, że jest to afera podejrzana, a to różne to są tutaj podejrzenia. Natomiast nie można skazywać człowieka, jak się nie ma tego 100% pewności, prawda? Tak, no, ja znowu uważam, że pan Misiewicz ma bardzo ważną funkcję polityczną, ponieważ stał się takim ulubieńcem mediów, że wystarczy wrzucić, że Misiewicz pił wódkę, że wszystkie media się zlecą, będą patrzeć, jak Misiewicz pije wódkę, a w Sejmie będą obniżać, podnosić podatki, będą podnosić akcyzę za gaz, na węgiel, wszystkie inne rzeczy, a wszystkie media staną i będą patrzeć, jak z namaszczeniem pan Misiewicz pije wódkę. Panie Darku, ma pan tą koszulkę przy sobie? To byś pan od razu tak, może ją. To proszę, tu, proszę bardzo, nie ma sprawy. Pan, tak. Zróbmy miejsce tutaj. Ja czekałem się Misiewicza z powodu pani absurdami, bo to, że on poszedł sobie na dyskotekę, chłopak mający 26 lat, prawda, i podrywał dziewczyny na różne sposoby, no to nie ma w tym nic szczególnie zmywającego. Także. Znaczy jest, bo podobno ma narzeczoną nawet. No to co z pokażmy do obiektywu. No to jest słynny Rurkowcy. Jest, Rurkowcy, tak jest. W którym się poznaliśmy. Jak pan prezes mówi, ja też potem złożę swój podpis i będę chciał... Czy to czarnym będzie widoczne? Myślę, że tak już, tak powiem. Czerwonym by lepiej było widać. Nie, to trzeba być kolorem żółtym chyba. Trzeba. Pan prezes by się czerwony nie podpisał. Dobrze, nie, to jest czarny. Nie, dlaczego? W Ameryce konserwatyści noszą tak. Czerwone krawaty. No. Dobrze. Nie tyle bordowe raczej. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego demokraci mają osła. No, samoobrona też nosiła czerwone krawaty z białym połączeniem. Ja wiem, że to jest tak. Zobaczymy ze wszystkich stron, bo inaczej się nie podpiszę. A grał już pan w czas oraz socjalizm, gdzie mamy swoje karty? Nie, jeszcze nie grałem. Szczerze mówiąc, ja grywam gry tradycyjne, czyli szachy, brysz. Super, pan bardzo też lubię. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta koszulka przyda się do czegokolwiek. Panowie, dziękuję pięknie za debatę. Dziękujemy. Debata była mało konfliktowa. Ale większość widzów tego się właśnie spodziewało, że panowie będziecie jednak mieli bardziej wspólny język niż będziecie się kłócić. Ludzie oglądają politykę dla potwierdzenia swoich poglądów, tak? Także może to i lepiej, że język debaty publicznej jest czasami taki, jak być powinien. Dziękujemy państwu. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Dziękuję. Dzięki.